Wracając do sytuacji, Teresa opowiedziała wam wiele rzeczy. Postukała ołówkiem w książkę, w której była zawarta informacja na temat Leona. Bardzo mi miło, że mnie odwiedziliście. Natomiast muszę być gdzie indziej. Podróżujcie dalej, spokrewnieni. Niech gwiazdy wyznaczą wam drogę. I uważajcie na sztuczne kwiaty. Dziękujemy i do przyszłego zobaczenia. A pani niech uważa na świadków Jehowy oraz pionki z czekolady. Wezmę to pod uwagę. Goniec się już poruszył? Koniec. Wychodzi z pomieszczenia. Wskazuje wam, żebyście podążali. No to chyba i wychodzimy i idziemy w stronę samochodu, nie? Po drodze, jak jest Fabio, jak jest koło Fabio, chciałbym do niego podejść. Mhm. Szanowny panie Fabio. Wystarczy sztuczka. Fabio. Jest jakaś sztuczka spokrewniony, który mógłbyś mnie nauczyć? Cóż, albo przynajmniej pokazać, jak się używa? Z wielką chęcią chciałbym cię czegoś nauczyć, aczkolwiek nie wiem do końca czego. Czego byś chciał? Ja bym... Słyszałem, że właściwie mi się wydaje. Chciałbym się dowiedzieć, czy wampiry mogą, spokrewnieni, mogą zwracać bardziej na siebie uwagę. Albo przykuwać uwagę, sprawiać wrażenie bardziej ciekawych niż są w rzeczywistości. Oczywiście. Tak. Znam taką umiejętność i wydaje mi się, że mógłbym cię nauczyć. A przynajmniej spróbować. Wow. Nie spodziewałem. Ja bardzo chętnie. By mi się naprawdę bardzo przydało. Jesteście w okolicach samochodu Fabio? Należącego do Fabio? Przydałoby się odwieźć te paczki. To może najpierw pojedziemy na... Czy sądzisz, Wendy, że Beksiński chciałby też odwiedzić grup Leona? Nie sądzę. W takim razie od razu pojedźmy na cmentarz. Ewentualnie podrzućmy te paczki, nie gadajmy z Beksińskim, tylko powiedzmy mu, że przywieźliśmy mu to, co chciał, i wtedy pojedźmy. Teoretycznie miałem się z nim dzisiaj widzieć i oglądać filmy. Chyba że cię odstawimy tam nad ranem i będziecie cały dzień oglądać. Możemy. Nic im się chyba nie stanie, jak trochę pobędą z nami. Chyba się nie zepsują, nie wiem. Też nie. Dobrze, więc jedziemy na cmentarz. Panie Fabio, kierunek? Na razie Powązki. Tak, a potem na Brudnowski. Od razu? Nie mamy dłuta, nie mamy jak się tego pozbyć. No, w sumie racja. Później możemy do tej Okio, czy jak tam jej? Nie chcę do niej jechać. Wydaje mi się, że powinniśmy odwiedzić Aiko. Po cmentarzu? Aiko na Miko. Ale na pewno chciałaby was poznać. A co jak ja nie chcę? Co jak ja chcę? Wydaje mi się, że chcesz. Nie.
jesteście dość w pewnym sensie podobne. Nie. I bardzo ważne dla nas. A jako społeczności. Czy mogłaby być moim stwórcą? Tego niestety nie wiem. Jeśli masz jakieś wątpliwości, powinna się dowiedzieć. Chcę spotkać się jak najwięcej nowych osób tego świata. Czy możemy już ruszyć w stronę cmentarza i wtedy się zastanowimy? Tak. Chyba, że masz jakieś przeczucie, które mówi ci, że nie ma, mam tego robić. Ja wchodzę do samochodu. Mam przeczucie, że nie chcę spotkać jajka na miękko. I wchodzę również do samochodu. Ja też wchodzę z samochodu. Z tyłu razem z Wendy. Ja z przodu, wiadomo. Dobrze. Wsiadam do samochodu. Cmentarz, tak? Tak. Powązki, północ. Północno-powązki. Dobrze więc. Odpalam samochód. Jadę. Korzystając z okazji, chciałbym was zaprosić do siebie. Jako zwykły akt gościnności. My Włosi tak mamy, po prostu. Zapraszasz nas do Włoch? Niestety nie jestem w stanie was gościć we Włoszech, aczkolwiek obecnie mieszkam w hotelu Marriott. No może dziwne pytanie, ale czy włoskie wampiry mają nocną siestę? Kto wie? A siesta to nie hiszpańskie? Chyba maniana. Chodzi o manianę, Nikita, prawda? Macie przerwę w czasie nocy, w której nie... nic nie robicie poza odpoczynkiem. Słyszałem, że to w zachodnich krajach jest bardzo popularne. Tak, a angielskie wampiry piją herbatkę. Z krwi. Z krwi. Zamiast mleka. Wendy, wyczuwam sarkazm. I nie potrzebowałem go w tej chwili. Chcesz za to medal? Piątkę? Mogę przyjść piątkę, nie mam medalu. Mogę odebrać nagrodę, która brzmi... Nie ma więcej sarkazmu z twojej strony. Brzmi uczciwie. Dzięki. Jeśli chodzi o pana propozycję, panie Fabio, zapewne ją przyjmiemy. Bo nadal niezbyt mamy gdzie mieszkać. Tanie, zanim przyjmiemy. Czy będziemy winni za to przysługę? Nie. Gdzie to? Ja was zapraszam. Nie jesteście mi winni żadnej przysługi, naprawdę. Chętnie przyjdę. Jak na razie wychodzi, że każdy wampir tak mówi. Przepraszam, spokrewniony tak mówi, a wychodzi różnie. Jesteś naprawdę najmilszym Włochem, jakiego spotkałem. Bardzo mi miło to słyszeć. I nie jesteś wkurzony? Jedynym nieumarłym Włochem. Tego nie wiesz. Nikito widuje ci telefon. Dostałeś SMS-a. Na który telefon? Stary. Patrzę tylko od kogo? Ambrożego. Czytasz czy nie? Pytam. Czytasz. Kto jest na tylnym siedzeniu? Kto na przednim? Ja i Wendy. Okej, okay. No to Wendy. Okej.
to Wendy widzi, że ty czytasz SMS-a. Nie chowam przed nią. Nawet może zobaczyć w każdej chwili. Zerkam. Ambroży pyta, co z tym wywiadem? Kiedy się widzimy? W tym momencie to wysłał, tą wiadomość. Jest godzina, swoją drogą, 23:44. I teraz wysłał tą wiadomość? Tak. Czyli powiem coś... Nie, wyjmuję ten drugi telefon. Ten. Teraz mówię... Chciałem odzwonić na bardzo ważny dla mnie SMS. Jeśli powiedziałbym coś nie w porządku... Ale co, czekaj, z którego telefonu? Z tego, i pokazuje ten składany Camarilli. Ten nowy. Wytrącam ci go z ręki. I jeszcze dwie rzeczy się dzieją w tym samym czasie. Gabrielu, poprosiłbym cię o rzut. Na swoją zręczność oraz krycie się versus tutaj Dominiku, będzie twój pierwszy rzut na spryt i spostrzegawczość. Masz jak coś 6 kości, Dominiku? Okej. Sukces. Czyli mamy tutaj, okej. Dwa sukcesy i dwa sukcesy. Ale są wyższe. No nic. Gabrielu, udaje ci się, ale ledwo co. Masz wrażenie, że Fabio mógł coś widzieć, ale nie jesteś pewien. Coś tam chyba Gabriel ruszał, ale nie wiesz co. A co to? Spariowałeś? Przemilcie. Zadzwoń ze Storego. Jak już? Do kogo? No chciałeś zadzwonić, no to zadzwoń ze starego. Nie używaj nowego telefonu do tego, jesteś szalony. Dostałem nowy telefon, żeby z niego korzystać. To wyraźne polecenie było. Co wy tam robicie z tyłu? Nikita chce zadzwonić z nowego telefonu, który dostał od spokrewnionych do... Nie, Fabio. Pan się na tym bardzo na pewno zna lepiej. W czym mogę pomóc? Z którego telefonu powinienem zadzwonić na prywatną sprawę? O prywatnej sprawie. Ze starego, który jest zarejestrowany, opłacany pod moim imieniem i nazwiskiem, czy z nowego, od którego dostałem od samego pana klucza? Który może być szpiegowany? Cóż, zależy... Zależy, gdzie chcesz zadzwonić, ale ja polecałbym z nowego. Tylko proszę o ostrożność. Ostrożności nigdy za wiele. Ostrożność w sensie? Nie chcę naprawdę nic zepsuć. Żebyś nie nagadał nie wiadomo co. I też lepiej nie umawiaj z nikim. I pamiętaj, że... Wendy, pozwalam ci teraz uderzyć mnie w twarz, jeśli powiem coś nie tak. Okej, okay. Natomiast pamiętaj, że możesz sprowadzić straszliwe konsekwencje tym, co robisz. Telefon nowy od Camarilli. Wpisuję numer do Ambrożego. Okej, okay. A dzwonisz czy? Dzwonię. Ściszam radio. Dobrze. Wiesz, że nowy spokrewniony może się wprowadzić w kłopoty, jeżeli będzie kontaktował się zbyt ze śmiertelnikami, ale na razie to przemilczasz. Odbieram.
Witaj, Ambroży. Cześć. To ja, tutaj ja, Nikita. O, hej! Po co jeszcze? No słuchaj, tyle rzeczy się pozmieniało. Zupełnie nowe... nowe przetasowanie. Jeśli chodzi o... nasze... naszą sprawę. Co masz na myśli? Właśnie jestem w trakcie załatwiania czegoś dużego, ale szykuję się grubo. Na chwilę muszę... Dobrze wiesz, że jak nie powiem, to... Wendy podnosi pięść. Dobrze wiesz, że jak nie mogę powiedzieć, to nie mogę powiedzieć. Nie mamy przed sobą sekretów. Strasznie długo cię w domu nie było. Wszystko okej? Tydzień już w sumie się nie widzieliśmy. Tak, wiem. Tak wsiąkłeś. Kampania ma trwać, mamy uderzyć do wydawnictw. Próbujemy cię złapać jakoś z TVN-em. Teraz jak TVP się posypało, to nie ma opcji. Ale w TVN-ie możesz coś tam porobić. Chcę ogarnąć ci wywiad. Ale bez ciebie nie damy rady. Musisz się stawić. Musimy przejść teraz bardziej na zdalne. Trochę bardziej. Będę mniej dostępny przez jakiś czas. Okej. Okay. Coś się stało? COVID-a złapałeś? Nie. Trochę mniej poważna. Trochę mniej poważna rzecz, ale muszę przez jakiś czas po prostu przejść na zdalny. Kurde, to jest strasznie słabo. Wiem, ale nie przerywamy z projektem, lecimy dalej, wszystko jest cały czas pod kontrolą i ja pracuję nadal, nie zatrzymuję się. Okej, a byś nam wysyłał coś, jakieś dokumenty? To jest twój nowy numer telefonu? Coś ci się z komórą stało? Na z tego telefonu będę dzwonił, ale jeśli coś ważnego do skontaktowania się, to daj sygnał na mój stary. Okej. Wiem, to strasznie dziwna sytuacja. Rozumiem, że mógłbyś, że czuję się teraz skonfuzowany, ale wiesz, możesz mi zaufać. Ja ufam tobie maksymalnie. A w ogóle chciałem ci powiedzieć, jakaś dziewczyna bardzo gorąco chciałaby dołączyć do nas, pomóc nam? Coś więcej wiesz o niej? Ogólnie rzecz biorąc, jest zafascynowana twoją książką i stwierdziła, że chciałaby trochę pomóc. Dobra, przepraszam. Zgadamy się jeszcze później, dobra? Teraz chciałem dać znać, że żyje i że wszystko w porządku. Ja pracuję nadal i... Bo ona chciałaby nawet jako pewnego rodzaju non-profit do nas dołączyć, więc powiedziałem w sumie czemu nie, skoro cię nie było, to podjąłem decyzję. Tak, dzięki. Mogę na ciebie liczyć. Pytaj o nią. Przekażesz Zofii, że wszystko u mnie w porządku? Okej, nie ma problemu. Jakoś... ciężko mi ostatnio z nią się zgadać. Aż tak? Nie, trochę ale... Trochę była wkurzona, że zniknęłeś tak bardzo. Ja wiem, masz pewnie swoje sprawy, ale jeżeli mamy cokolwiek osiągnąć, no to wiesz, musimy działać wedle jakiegoś planu czy czegoś. Dla mnie, wkroczyłem teraz w nową po prostu ścieżkę i widzę, że nam to pomoże. Wiesz, muszę kończyć. Oddzwonię jeszcze. A z tą dziewczyną? Wiesz, na razie tobie ufam. Okay. Jeśli uważasz, że jest w porządku, to... Nie, jest bardzo miła, entuzjastyczna. A coś... Czy my to słyszymy, jak ona gada, jak co ta osoba mówi przez telefon? Dźwięk samochodu, głos w tym samym czasie
Nikity, jeżeli chcesz, możesz wytężyć swój zmysł. Chciałbym. A ja słyszę, chciałbym, siedząc obok niego jakby. Tak, tak, mniej więcej tak. No, tam może jedno słowo na cztery ci umyka. Nikita, wypytaj. Dobrze. Gabrielu, to będzie od ciebie spryt oraz spostrzegawczość właściwie. Co my tu mamy? Jeden sukces. Jeden. Nie. Jak ma na imię? Czekaj, uciekło mi trochę z głowy. Ma na imię... Wiktoria. Wiktoria. Coś charakterystycznego jeszcze, szczególnego? Wiesz, nie chcę się pytać, jak wygląda, ale żebym jak ją spotkał, to żeby nie było, że jej nie rozpoznam. Wiesz, zapominalski jestem z takimi rzeczami. Ma na nazwisko chyba Hoffner? Dobrze. W porządku, dziewczyna. Taka, że tak powiem, twarda babka. Ej, jeszcze ważne pytanie. W jakich godzinach się pojawia u nas? Z różnych? A czemu pytasz? Bardziej nocny Marek. No coś tam tak częściej nocami, wieczorami. No dobrze, no to wspaniale. No po pracy, więc raczej po pracy do nas przychodzi. Wiesz, może przyjadę, żeby ją poznać. Tak, kiedy będziesz? Uderzam go. Nie wiem dokładnie, to było takie retoryczne. Retoryczne? Nie, no wpadaj, no przecież to twój dom. Nie, no jasne. Tylko mówię, no serio dużo się teraz dzieje w hotelach, nie mieszkam. Jasne. Wpadaj. Ona jest bardzo zainteresowana poznaniem ciebie. Na razie miję na oku. Pamiętaj, ufam ci. Okej, ale coś nie tak? Nie. Tylko wiesz, nowe osoby to trzeba mieć na sprawdzać. Potrafi recytować całą twoją książkę, więc. Wow, nawet ja tak nie potrafię. No właśnie dziwne, no ale skoro chcę robić, to jednak głos ludu się przyda, prawda? O, prawda. No mówię, no ja muszę naprawdę teraz kończyć, ale jak coś, jestem już w kontakcie. Okej. Okay. Jakieś listy przyszły od twojej rodziny, ale to nie otwieramy, więc... Dzięki. Będę musiał wpaść. No to wpadaj. No w końcu twój dom. Dobra, bo mam się kłaść spać już, więc... Dobranoc. Późno się kontaktujesz. Zadzwoń do mnie za dnia po prostu. Przestawiłem się na tryb nocny. To co ty robisz teraz? Słuchaj, naprawdę muszę kończyć. Okej. Okay. Dobra, nie chcę ci naprawdę przerywać snu. Rzeczywiście zadzwoniłem dzisiaj bardzo późno. Jutro będzie wcześniej. Siema. Trzymaj się, Nikita. Cześć. Cześć. Ja całą tą jego rozmowę miałem przygotowane pudło z tą krwią, żeby mu rzucić ewentualnie w niego, jakby coś zaczął gadać. Odkładam je na miejsce pod nanką nóg. Wszystko załatwione? Tak, wyjaśniłem parę rzeczy i chyba się nie dałem plamy. No jakbyś dał plamę, to byś dostał tym pudłem razem z tą krwią. Cieszę się, że ten cały czas nie zmieniłem koszuli. No musiał chyba kogoś poprosić albo pójść na zakupy. Czemu jakby wypytywałeś o jakby spokrewnionego? Pytałeś się, czy
O której godzinie? Wiesz, jak teraz już je zobaczy tą stronę świata. Każdy, chcesz się upewnić. No to co, pytałeś się swojego kumpla, o której godzinie przychodzi do biura? Nie, wiesz, jakaś nowa dziewczyna do nas przyszła w tym czasie, kiedy akurat zniknąłem. Chciała dołączyć do jego projektu. Myślicie, że to Lucja? Co? Nie. Możliwe, ale niekoniecznie. To może być ktoś inny? Nie zapomnij, Wendy, że wysłała. Czy Lucja nazywa się Hoffman? A jak się nazywała? Jakie miała imię? Hoffman była. Imię. Imię każdy może podać, jakie chce. Nazwisko tak samo. Zresztą też. I... Nie wymyśliłam Lucji nazwiska. Nie zapomnijcie, że Lucja wysyłała nam wiadomość, że na nas czeka. Co to oznacza, prawda, że możliwe, że nas jakoś śledzi. Na słowa Gabriela przypominam sobie, że zapytałam się Damiana, czy on również zaczął się z nią spotykać, i wyciągam telefon, żeby sprawdzić, czy mi odpisał. Panie Fabio, tak żeby pana... Lucja to pewien ghoul, którego chcemy, jak i dostaliśmy pozwolenie, żeby się pozbyć. Ale najprawdopodobniej komplikacja jest taka, że mamy podejrzenie, że zadaje się z Sabatem. Rozumiem, no nie jest to... Nie jest to z pewnością żadna miła wiadomość. A... Jest tego większy problem, o którym nie będę na razie wspominać. Natomiast rzeczywiście sytuacja jest niepokojąca, że nagle u Nikity zjawia się jakaś osoba. Lucja ma czerwone włosy, mogłeś o to zapytać. Przyszło mi do głowy. Czerwone włosy. Witali przynajmniej tak mówił. Czy ja mogę kojarzyć jakąś kobietę z czerwonymi włosami? Nic ci to nie mówi, absolutnie. Nie tak dawno się tutaj pojawiłeś, więc... Daleko jeszcze mamy do tego cmentarza. Chwilę jeszcze pojedziemy. Panie Fabio, 5-6 minut. Jest pan niezmiernie miły. W jakim celu Aureliusz pana przysłał? Wendy. Cóż, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się takiego pytania. Ale po prostu byłem obok. A od jakiego czasu był pan obok nas? To brzmi jak podejrzenie, że mogłem was śledzić. Nie. I to ja jestem niegrzeczna, Nikito? Jak już zaczęłaś ten temat? Uderzam go w ramię. Spokojnie. Przepraszam. Delikatnie. Przepraszam. No, spokojnie. Wendy. Nic się nie dzieje. Po prostu byłem w pobliżu od kilku dni. Wydaje mi się, że około 3. Cóż, jako że już jesteśmy całą grupą. Ile ma pan lat? A na ile wyglądam? A to się nie liczy. To dałbym takie 35. Blisko. Ale pan jest świeżym wampirem w miarę? Raczej nie, prawda? Mam niecałe 200. To prawie jak dzieciątko. Jak na wampira, to chyba jeszcze taka pierwsza świeżość. No właśnie miałem mówić, że czuję się jeszcze dosyć młodo.
Zastanawiam się, ile pani Teresa miała, ale... Byłeś świadkiem rewolucji Mussoliniego? W tamtym okresie nie byłem zbyt często we Włoszech. A. Z chęcią bym usłyszał relację naucznego świadka. Dlaczego? Nie interesowała mnie polityka, szczerze mówiąc. Wszystko tak odwracam, tak jakby dosłownie twarzą do Nikity. Dlaczego by cię to zainteresowało? Mimo, że niesłuszny i niesprawiedliwy, to jednak rozpalony płomień rewolucji, który przetoczył się po Włoszech. Kurwa, każda rewolucja kończyła się tym samym. Rzezią ludzi najbiedniejszych. Jakby wymień mi jakąkolwiek rewolucję, która była kurwa dobra. Nie dam rady. No właśnie. Ale jednak... Rewolucja nigdy nie jest dobra. Ja natomiast interesuję się inną częścią Włoch. Operą. Tak. Opera. Włoska opera. Nie posądzałbym cię o to, Wendy. Ja się kiedyś interesowałem pizzą, ale to... Co wspaniałe hobby. Znaczy, nie. To nie do końca moje hobby. Na kogo? Tak zerkam na nią tak wymownie. Że Roberta, nigdy nie wiesz. Roberta? Kogo? Roberta, co? Tak mi w sobie utknęło teraz w pamięci... Przepraszam, zapomniałem twoje nazwisko? A podałam ci? Olsen? Son? Olsen. Olsen? Jak gang Olsena. Taki film. To? Taki film jest... Gang Olsena. Było parę części. Duński bodajże. Nie znam. Natomiast... było popularne w Norwegii. Takie skandynawskie. Zgadza się. I coś cię łączyło z tym Wikingiem? Jakieś dalekie więzy krwi? Narodowościowe? Nie. Prędzej mojego... Nie interesuj się. Przepraszam. To nie czas i temat na teraz. Wendy, masz wizję. Zamiast trasy przed sobą widzisz kościół. I dziewczynę z czarnymi włosami, która jest przebita kołkiem osikowym. Drewno ląduje centralnie w jej sercu. Krew zaczyna rozpryskiwać się po całej katedrze, w której jesteś. Każdym ruchem pojazdu wydaje ci się, jakbyś powoli, powoli zbliżała się do tego makabrycznego zjawiska. Kolejny kołek ląduje w lewym oku. Oko jest wyduszane. Zaczyna ruszać tym kołkiem. Także drugą ręką pomaga sobie, wyrywa oko. Potem leci kolejny kołek. Zatrzymaj się, zatrzymaj się, zatrzymaj się! Zwalniam. Wendy, Wendy! Co się dzieje? Gabriel, czy to znowu ta wizja? Tak, zapewne tak. Fabio zwolni, proszę, na chwilę. Nie wiadomo, co zaraz się stanie. Zwalniam. Sprawdź, czy masz zapięte pasy. Mówię do Nikity. Zaraz nie wyskoczyła na drogę. A, jej. Zapinam ich. Ale wizja nadal pędzi. Widzisz, jak finalnie
osoba... Ruch pojawia się za tej osoby. Głowa zostaje ścięta. Widzisz czarne włosy, bladą twarz toczącą się po stopniach. A stopnie toczą się w nieskończoność. Pojawia się miliard schodów. Wszędzie pojawiają się schody. Schody donikąd. Schody absolutnie nie mające sensu i miejsca docelowego. Wizja się kończy. Wendy? Wszystko gra. Tak. Co tym razem widziałaś? Pełno schodów. Schody były wszędzie, prowadziły donikąd. Ścieli jej głowę. Czarnowłosa dziewczyna straciła głowę. W kościele. Zapisujesz to? Wendy. Czarnowłosa dziewczyna. Na jakie wodnie? Ja miałam czerwone, prawda? Próbuję sobie wyobrazić w głowie. Wyciągam telefon i szybko zapisuję swoją wizję. Czy to był kościół podobny do tego, przed którym staliśmy i czekaliśmy na Teresę, czy raczej jakiś inny? Nie, inny. Może tu chodzić o kościół? Myślę, że nie widziałam za bardzo twarzy, prawda? Wydawała się blada i bezkształtna dosyć. Już w starożytności, w czasie Biblii, w jednej z ksiąg, była symbol schodów. Była to metafora zbawienia, przez którą anioły przychodziły ze świata ludzi do nieba. Czy to może oznaczać, że nasza droga do zbawienia nigdzie nie wiedzie? Nie wiem, to jest tylko moja interpretacja, którą wysnuwam bardzo szybko po tym. Albo raczej, że... Wendy, czy to ci pomaga? Nasze zbawienie może... Nic mi to nie mówi. Ale może czy pomaga ci to... Czy pomaga ci tak... pogodzić się z tym... z tą... Ktoś ściął dziewczynie głowę, wcześniej wbił jej kołek w oko i wyrwał jej oko. I miała też kołek w sercu. Ten kołek to chyba dość ważna rzecz, chociażby już miałam jeden wbity, kiedy szliśmy na egzekucję. Łącząc fakty, mamy dziewczynę, która straciła głowę i była nabijana kołkami, czyli zapewne była wampirem, a przynajmniej ma coś przeszedł z pokrewnionym. Bo przynajmniej ma coś związanego z pokrewnionym i mamy kościół. Były schody, wszędzie były schody, było Wendy? Schodów. Wendy? Po jej głowie... Wendy, spokojnie, okej. Okay. Spokojnie. Posłuchaj. Kościół może oznaczać kościół, gdzie mieliśmy się udać, żeby znaleźć tam Łucję. Kim jest ta dziewczyna, nie wiemy, ale może ma coś związanego z dziewczyną, która miała dołączyć do twojej grupy, Nikita, bo nagle dzwoni ci telefon, mówią o jakiejś dziewczynie i nagle Wendy ma wizję. Trochę podejrzane. Wiem, kto mógłby ci pomóc, Wendy. Jajko. W sensie Aiko. Aiko. Jak? No dobrze. Najpierw w cmentarz, a później do niej. Może są jakieś leki dla wampirów. Aiko jest malkawianką. Bardzo szanowaną zresztą malkawianką. Ona zna się na tym. Wydaje się, że wszystko, co odczuwasz teraz, to jest chaos. Ale Aiko jest w stanie ci pomóc.
Aiko twierdzi, że w tym chaosie jest metoda. Jeśli ktoś pomógłby ci uporządkować twój umysł, to tylko ona. Po cmentarzu zatem jedźmy do niej. Dobrze więc. Mogę ruszać? Tak. Przepraszam, Wendy, zapiłem cię w pasy, kiedy byłaś ten. Martwiliśmy się o ciebie. Nie szkodzi, to pasy bezpieczeństwa są bardzo ważne. Jak tak wspominaliście o całej rewolucji i tym chaosie. Rozumiem, że nie jesteście zrzeszeni jeszcze. Jeszcze nie. Gabriel się waha. Mogę was zapewnić, że chaos nie jest dobry. Camarilla ma zasady. Mamy zasady. Zasady porządkują ten chaos. I właśnie dzięki naszym zasadom, tradycjom, jesteśmy w stanie przeżyć w grupie. Jeśli chcecie, mogę wam je przedstawić. Bycie w Camarilli oznacza stagnację, trwanie w obecności do końca. Camarilla to jest wspólnota. Jesteśmy zrzeszoną grupą i jeśli jesteś w Camarilli, to każdy będzie chciał ci pomóc. Co jeśli coś, co ja bym chciał zrobić, nie byłoby idealnie na rękę z innym w Camarilli? Cóż, dlatego właśnie mamy zasady. A co, Camarilla mogłaby mnie wykluczyć? My nie wykluczamy. Przyjmujemy każdego, kto na to zasługuje. Uważacie, że gangrele na to nie zasługują? Uważam, że cała wasza trójka zasługuje na naszą Camarillę. Nie podoba mi się tu słowo nasze, brzmi bardzo socjalistycznie, jeśli mam być szczery. Socjalizm nie jest taki zły. Ale czy gangrele w sumie sami nie postanowili odejść? Przynajmniej tak mówił Aureliusz. No właśnie, dlaczego tyle klanów odeszło od Camarilli? Na pewno wiemy o gangrelach i jeśli dobrze pamiętam, to o Brudzia. Niektóre klany nie są w stanie zaakceptować naszych tradycji. Cóż. Gangrele sami podjęli decyzję. Ale nie tylko gangrele odchodzili, jak i nikt nas nie zostawiał. Wszyscy odchodzili, wszyscy przychodzili. Klany mieszały się. Niektórzy chcieli naszych tradycji, niektórzy z nich rezygnowali. Jak brzmią te tradycje?
jest 6 tradycji. Pierwsza, maskarada. Nie możemy pokazywać naszej prawdziwej natury. Ludzi, którzy nie są spokrewnieni. Przez Helsinki. Nie, to się nie nazywało Helsinki. Nie pamiętam jak. Dobrze. Druga tradycja nosi nazwę domena. Każda domena jest prywatną rzeczą. To jest coś, co należy tylko do ciebie. Twoja domena to jest twoja sprawa. Kiedy ktoś przebywa w twojej domenie i jest ci winny szacunek i nie ma prawa kwestionować twojego słowa. Trzecia tradycja to potomstwo. Możemy spłodzić innego tylko za pozwoleniem naszego starszego. I naszego stworzyciela. Starszego. Starszy nie jest twoim stworzycielem. Ale to... Też są wymagane do tego dwa wampiry? Wendy, domyśl się. Myślisz, że dwa wampiry, nie wiem, uprawiały nad tobą seks i nagle stałeś się wampirem? To by było szalone. Zresztą, czy Sandy Wagius tego nie tłumaczył, że trzeba człowiekowi podać swoją krew? Nie pamiętam. To już jest mam pytanie. Czy tak. Ja mogę sobie wybrać domenę, jaką chcę? Na przykład mój własny dom? Twoja domena to twoja sprawa. Czyli to, co tam robię, jest moją sprawą. Jesteście na miejscu. Myślę, że porozmawiamy jeszcze o tym. Jeśli będziecie chcieli, oczywiście. Bardzo chętnie. Oczywiście. Świat spokrewnionych jest zupełnie innym poziomie administracyjnym niż świat śmiertelników. To prawda. Zatrzymuję się. Wysiadam z samochodu. To tutaj. Zostawiam to pudło z krwią i też wychodzę. Okay. Przed wami obrzeża tak naprawdę, ponieważ jechaliście od strony północnej, więc musieliście objechać dosyć dużo. Cementowe murki wokół cmentarza, na całej jego płaszczyźnie, tylko parę bram. Północna, zachodnia, wschodnia i południowa. Wy akurat trafiliście na północną, na bramę, która jest mniej oblegana. O tej porze cmentarz jest zamknięty. Jest północ 27.
Więc należałoby się wspiąć, bo mur jest na wysokości 2 metrów. Jest krata na wysokości 1,5, tylko że ma kolce. Nie ma tutaj za bardzo osób w okolicy. Dobra, dobra, Wendy, przerzucimy cię. Staniesz się. Poradzę Znikniesz. Sobie. Posprawdzasz okolicę, my jak najszybciej przejdziemy na drugą stronę. Albo możemy też poczekać na kogoś, kto nam otworzy bramę. A czy chcemy, żeby wiedziano, że tu byliśmy? Nikt nie musi wiedzieć. Zamierzamy robić coś nielegalnego? No nie. To czy mam zadzwonić dzwonkiem? Raczej nie ma tu czegoś takiego. Stróż pewnie jest, ale... Właśnie chciałbym się rozejrzeć, czy jest ktoś, kto pilnuje cmentarza wokół. Nie. Nie widać, jakby to powiedzieć, jesteście przed wejściem. W pobliżu jedynie są 2 taksówki, ale nie wydaje się, żeby ktoś był w środku. Przerzucimy Wendy, zniknie. Jeśli znajdzie kogoś, że tak powiem, jakiegoś stróża albo coś tego typu, to no nie wiem, jakoś go miniemy. Nie chce mi się czekać, nie mamy całej nocy, a jeszcze mamy jechać do tej Ojko, czy jakiej tam. Jajko na miękko. Ajko. Dobra. Ostatnio pan z Konstantyn przerzucał ciebie, Wendy, ale tym razem chyba ja tu jestem najsilniejszy. Konstantyn. Także... I robię jej koszyczek po prostu z rąk, nie? Żeby mogła się... No i się wspinam. No i bezproblemowo. Tutaj nie ma żadnych rzeczy, które by wam to utrudniły. Wystarczy się złapać po prostu za górną część tego, troszeczkę podciągnąć. Z waszymi siłami takie rzeczy przestały być problemem. Niezależnie od tego, czy chodziliście na siłownię, czy byliście silni za życia, czy nie. No to ja w takim razie od razu za nią, nie? Próbuję się nie nadziać. Nie masz na co, bo murek jest płaski. Aha, u góry. Okay. Tak. Okay. Bo domyślam się, że wchodzicie po ścianie po prostu obok, a nie przez tą ostrą furtkę. Tak. Pomóc ci, Nikita? A, nie, myślałem, że... Jeszcze czuję, że to bardzo prywatny dla nich moment. Ja nie znałem tego Leona. Oczywiście. Cóż, więc możemy zaczekać tutaj albo w samochodzie. Czekajmy tutaj, jak wrócą. Także w tym czasie porozmawiamy. Sprawi mi to samą przyjemność. Chciałbym mu przedstawić jeszcze ostatnie tradycje. Więc chcesz może jeszcze posłuchać o naszych zasadach? Z wielką chęcią bym usłyszał. Naszą 4. tradycją jest rachunkowość. Rachunkowość traktuje o tym, że wszystko, co twoje, jest twoje. Czyli... Których stworzyłeś, to twoje dzieci. Twoje grzechy są tylko i wyłącznie twoje. I nie ma wspólnoty, jeśli chodzi o to. Nie ma czegoś, że coś jest i moje, i czyjeś.
Rachunkowość, podobnie jak domena, to twoja sprawa. Długi muszą być regulowane. Piątą tradycją jest gościnność. Trzeba nawzajem szanować własne domeny. I powinniśmy przedstawiać się każdemu, kto rządzi w danym mieście. Ostatnia tradycja, tradycja szósta, ma nazwę zniszczenie. Zabrania ona niszczenia spokrewnionych, a prawo zniszczenia należy tylko do starszego. A jeśli ktoś jest w mojej domenie? Cóż, twoja domena to twoja sprawa. Przejdę do Wendy oraz Gabriela. Czy dostaliście się na drugą stronę cmentarza? Cmentarz jak cmentarz. Może bardziej zaludniony, albo raczej powinienem powiedzieć zagrobowany niż większość w różnych miastach. Wszakże populacja Warszawy jest największa w całej Polsce. Grób na grobie, ale ktoś jakby niewidzialną ręką prowadzi Wendy w stronę twoją prawą. Wendy, czy ty wiesz, gdzie idziesz? Tak czuję. Okej. W takim razie prowadź. Idę tam, gdzie niewidzialna ręka mnie prowadzi. Docierasz do niezbyt dużego czarnego granitowego grobu. Masz to uczucie w piersi. To takie przeczucie, które towarzyszy ci właściwie od dziecka. Uczucie jakiej makabryczności, tego smutku, żalu, co by było gdyby, jak można było temu zapobiec. Docierasz do nagrobka, który jest okrągły u góry. Jego połowa po skosie przecina wygrawerowana róża. Jej obrys jest szary. A na nagrobku możemy przeczytać: Leon.
rychlik. Na nagrobku jest sporo kwiatów. Wyróżnia się w tym wszystkim żywa, czarna róża. Takich kwiatów się nie spotyka. Teresa, mówię cicho pod nosem. Jest pozostawiona mała rzeźba. Pozostawiona przez kogoś. Zrobiona z gliny, lekko potraktowana dłutem. Jakby dziecko próbowało zostawić po sobie pamiątkę. Małymi rękami próbując stworzyć to, co dorosły tak łatwo już robi. Widać, że trochę ludzi się zjawiło. Dalsza, bliższa rodzina. Niczym duchy przeszłości. To jest moment tak przedziwny. Przecież znaliście go krótko. Ale mieliście podobny los, co on. I ta sytuacja przypomina wam o waszym człowieczeństwu. To jest pierwszy raz od ponad tygodnia, kiedy czujecie się naprawdę ludzcy. Kiedy czujecie, że pomimo tych mocy, pomimo organizacji, tego, że musicie żywić się krwią, dobrze jest czasem się zatrzymać i pomyśleć. Zyskujecie jeden punkt człowieczeństwa. Co ładnie. Spodobałoby mu się. Jest artystycznie. Tak. Zapewne tak. Mam nadzieję tylko, że my nie pojawimy się niedługo obok niego. Ja też. Myślisz, że mogłabym porozmawiać z jego duszą? Chciałabyś. Mogę spróbować. Sądzę, że może powinniśmy dać spokój. Może i racja. Chciałbym nagryźć sobie palca, kciuka. Żeby się zebrało trochę krwi. Tak leciutko, nie? Rozumiem. I odbić jakby po prostu jakby odcisk na płycie. Rozumiem. Jak krótko go znaliście, a tyle dla was poświęcił. Gdy jeśli chcecie dołączyć do Camaridi, to pójdę z wami. Cieszę się, że to mówisz. Bo już myślałam, że będę musiała was zostawić samych. Jak na razie jest. Można powiedzieć, że jedyną stałą rzeczą w tym, oczywiście rzeczą, osobą w tym całym popierdolonym świecie. W końcu teoretycznie jesteśmy, można powiedzieć, bliźniakami. Czyli teraz mam dwóch braci. Popatrz na mnie, raczej nie wygląda jak twój wujek albo ojciec. Jak brat. Ale może
możesz być moim martwym bratem. Sądzę, że przed... Sądzę, że jeden martwy brat już wystarczy. I patrzę wymownie na grób. Ale wiesz, o co mi chodzi. Wiem. Półżywym. Zatem. Tą drogą, mój brat by cię polubił. Cię klepie po plecach. No to jeśli ma mnie polubić, to trzeba się zająć tą opcją. A mogę poznać twoją żonę? To jest sprawa na inny raz. Ale chyba muszę się tam wybrać. Może nie zawsze uciekanie od problemów jest rozwiązaniem. Jeśli tak, myślę, że Leon dał tutaj nam świetny przykład, że trzeba brać odpowiedzialność za pewne rzeczy. Mam nadzieję, że jego wujkowi nic się nie stało. Że nie ściągnęło to na niego nic złego. Możemy sprawdzić którejś nocy. Nie musimy nawet z nim rozmawiać. Po prostu możemy zobaczyć. Znając życie, Aurelius zna jego adres albo Sentivagius, ale to pewnie Aurelius już będzie bardziej skory nam to powiedzieć. Zwłaszcza jeżeli dołączamy do Camarilli. Tam gdzie ty, tam ja. Nikita pewnie też pójdzie z nami. Tam gdzie ja, tam i wy. Tam i wy, tam i ja. Jeszcze wczoraj czy przedwczoraj chciałeś odejść. A ty mnie zabić? Albo pobić? To była... Nazwijmy to terapia. To był pomysł na terapię wstrząsową. Wstrząsająca terapia. Faktycznie. Dobra. Chodź. Jeszcze ktoś nam zauważy. Ja chcę się jeszcze tylko szybko rozejrzeć, czy nie ma jakichś, nie wiem... stokrotek albo mleczyków obok tego grobu. Są konwalie. To chcę urwać jedno. I... Nie. Białe dzwoneczki. Chcę urwać. Łodyżkę. I położyć na grobie. I czy na sąsiednim na przykład grobie jest znicz? Jest, jak najbardziej. Zabieram go i kładę na grobie Leona. Nie jest ci z tym troszeczkę moralnie dobrze. Wracacie już? Tak, ja... Ja powoli wracam i... Nie, tak w sensie, wiesz, jakby idę z Wendy, nie? Tak dosłownie, w sensie idziemy. Ale tak, tak dosyć powoli. Cmentarz wygląda... Wiecie... Tak spokojnie. Tak... Normalnie ogarnia człowieka często smutek, patrząc na to, że niektórzy odeszli przez choroby w młodym wieku, niektórzy przez różne tragiczne wydarzenia. Ale dziesiątki zapalonych zniczy na różnych grobach. Wspominają jak lampki.
jak łańcuch żółciutkich lampek rozłożonych na ogromnej płaszczyźnie. Płomyki. Chociaż jest w płomieniach dla was coś, co wydaje się być pradawnym lękiem. Wejdziemy sobie do Fabio oraz Nikity.